Szczęść Boże i dobry wieczór. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże. Mówi Artur z Hamburga, pilot już na emeryturze. Witam. Pozwalam sobie też dwa słowa. Mam pytania takie do pana posła Macierewicza. Pytanie numer jeden, jako pilot. Czy gdyby tej mgły nie było na lotniskim smoleńskim, czy samolot by się też rozleciał i nie wylądował? To jest pytanie pierwsze, podstawowe. Ponieważ nie było tak zwanych, mówiąc językiem fachowym, lotniczym, nie było minimów do lądowania w ogóle, do podejścia w ogóle. No, także to jest, nie ma wątpliwości tutaj, jeśli chodzi o to. Drugie pytanie, jeśli skrzydło tej brzozy nie zniszczyło, czy w ogóle jakiś element samolotu, to na istniejących zdjęciach, których jest mnóstwo z miejsca katastrofy, widzimy wyraźnie na kierunku podejścia, na zniżaniu, jak samolot ścinał poszczególne, bo to tylko nie chodzi o jedną, tą tak zwaną, jak pan mówi, pancerną brzozę, ale o kilka drzew, jak ładnie kościł wszystko na podejściu. Proszę mi odpowiedzieć, panie pośle, na te pytania, ponieważ ja powiem szczerze tak, cały świat pilotów, którym ja ciągle się jeszcze obracam, świat lotniczy na świecie po prostu, no, nie wierzy w ten zamach, jak to pan często używa, i w te wybuchy. Po prostu nie, no, zawiniła pogoda, kto jest pierwszym sprawcą, no, a piloci, no, starali się chłopaki wylądować, bo wieźli na ważną uroczystość, ważne osobistości, starać się wylądować, no i niestety nie mogło się udać po prostu i koniec. Dziękuję bardzo, czekam na te dwa chociaż wyjaśnienia na moje pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę z tego pytania, bo ono jest bardzo wielu, zapewniam pana, pilotów wojskowych, z którymi rozmawiam. Nie tylko wojskowych, także cywilnych, którzy mają zupełnie odmienną opinię od pana. W tym także, od razu chcę panu powiedzieć, z Niemiec i w tym także z Hamburga, żeby było precyzyjniej. Jest pan pewien, że to na pewno Tu-154 ściął tamte drzewa? A skąd pan to wie? W jaki sposób pan jest przekonany, że te złamane drzewa, wszystkie te złamane drzewa, o których pan mówi, to jest wynik działania lotu Tu-154? Mam wrażenie, że jest pan pod olbrzymim wpływem publicystyki pana Amielina, który sformułował na użytek propagandy rosyjskiej tę koncepcję.